Radio Concita, Doc FM, Radio Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, klimaty takie, jakie są, proszę Państwa, bo mówimy, że moda się zmienia w tym świecie. Wszystko, co było wczoraj, już dzisiaj jakby to jest nieaktualne. Ludzie się dziwią, bo chodzili do kościołów i że dlaczego teraz świat szatański nie jest za kościołem. No tu kobieta mówi, że jako katoliczka, że ludzie świeccy, światowi często lepszy przykład dają, lepiej postępują. Lepsi są po prostu jak ci, co wierzą. Jak stare dewoty. Dolory. Drodzy słuchacze, Radio Maria, drodzy widzowie telewizji, trwam. 1 stycznia Kościół zwraca nasze oczy ku tej, którą pozdrawiamy jako Matkę Stworzyciela, Matkę Zbawiciela, Świętą Bożą Rodzicielkę, Matkę Chrystusową. Patrzymy na tę, która stała się przyczyną naszej radości i naczyniem osobliwego nabożeństwa. Kościół dzisiaj przypomina nam prawdę o boskim macierzyństwie Maryi. Tę prawdę potwierdzają teksty Pisma Świętego, gdzie ona jest nazywana Matką Zbawiciela. W postawie dziękczynienia i prośby o błogosławieństwo w nowym roku kończymy dzisiejszą transmisję z Bazyliki Świętego Piotra. Przewodniczył tej Eucharystii Ojciec Święty Franciszek. Zapraszamy na godzinę 12:00. Na transmisję modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Życząc Bożego błogosławieństwa wszystkim słuchaczom, widzom, żegna się z Państwem Ojciec Marian Sejka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Czy Maria zawsze była tą dziewicą? Tak, wyprawa na koniec świata. Radio Concita.
Właśnie, i to się należy. Ja mam do pana pytanie. Tu pan profesor Henryk Głębocki zwrócił uwagę na potrzebę skierowania pewnego przekazu, czy teraz modne słowo, na naszej historycznej narracji, na nie odbiorcę. Czy program także jest kierowany do takich osób? Program Niepodległa. Gdzie Polska leży, to ci się należy. Priorytetem to są projekty dotacyjne dla samorządowych instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń. No i ten trzeci najważniejszy, o którym najważniejszy dla tej części rozmowy, to ścieżka międzynarodowa, za którą odpowiada Instytut Adama Mickiewicza. Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu wieloletniego Niepodległa odpowiada również za realizację swoich własnych działań oraz realizację również programów dotacyjnych. W ramach swoich własnych działań odbyło się w samym roku 2018 200 projektów za granicami Polski. Były to koncerty, były to udziały w wystawach, były to udziały w wystawach związanych z designem, ale to były koncerty muzyki poważnej, czasem muzyki popowej, rozrywkowej, realizacja ważnych wystaw, obecność w Parlamencie Europejskim z wystawami. Więc to jest i trwa ta budowa narracji międzynarodowej. My też bardzo staramy się z naszym sąsiadom, czy sąsiadom niekoniecznie z granicami, ale sąsiadom, którzy też świętują swoje stulecie, tylko oni uzyskają niepodległości, składać te życzenia. Odbyło się forum posiedzenie między krajami, wymiana doświadczeń, co kto organizuje, co kto robi, więc tutaj wyczuwaliśmy ogromne poszanowanie dla wspólnej realizacji zadań. Do tego, co mówi pan profesor, że ta budowania narracji w innych krajach powinna być, ale musimy też zwrócić uwagę na to, kto buduje narrację w tych innych krajach. Czy docieramy do ludzi, do których, którzy budują tę narrację, czy docieramy właśnie do społeczeństwa z naszą komunikacją? To jest wiele pytań, kto i w jaki sposób mówi, a do kogo docieramy z komunikatem. A w jaki sposób można by było to robić? Czy produkcja filmów formatu hollywoodzkiego to jest dobry sposób na dotarcie z naszą historią, naszymi wydarzeniami? No bo przecież historia Polski jest niezwykle pasjonująca. Fantastyczni bohaterowie. Iście filmowe postaci i scenariusze można pisać na grube książki. Czy to jest pomysł na to, żeby tę historię opowiadać na zewnątrz? Jan Kowalski. To jest właśnie jeden ze sposobów dotarcia. Jeżeli my sami w Polsce stworzymy film, tłumacząc go na język angielski czy inny język, to będzie mniejsze dotarcie niż ten film zostanie wyprodukowany przez korporację hollywoodzką, gdzie pójdzie od razu z innym komunikatem, a to jest przekaz podprogowy, tak? Opowiadamy jakąś historię, ale w pewnym momencie mówimy, że to jest historia Polski. Takim na przykład Jack Strong, który był w wersji amerykańskiej, mogą trwać jakieś nawet prace w tym zakresie, to jest jakiś potencjał dla zbudowania takiej komunikacji. Panie profesorze, pan profesor Henryk Głębocki. To jest temat rzeka i zacznę może.
fotografie, syntezy, podręczniki. Na zasadzie dobrowolnego udziału w debacie nad przygotowywanymi do druku albo wydanymi książkami, które są recenzowane nie tylko przez nas, przez polskich badaczy, ale także w Niemczech. Aktywizację tego
zasadami marketingowymi. Mi chodzi o to, żeby dobierać takie środki komunikacyjne, żeby do tych ludzi docierać. Mi chodzi o to, żebyśmy my nie produkowali w Polsce materiału filmowego czy wydawnictwa, mając nadzieję, że to dotrze do kogoś za granicą, tylko znaleźć w każdym kraju konkretną osobę, która ma jakieś zaufanie społeczne, która dociera jakoś z komunikacją i tą osobę wyposażyć w wiedzę, czy nawet u tej osoby zamówić utwór czy film, żeby docierać w ten sposób do ludzi, czym się interesują, a nie tworzyć samemu czegoś wewnątrz kraju, publikacji właśnie, czy innego materiału, mając nadzieję, że to dotrze do osób, które nas nie słyszą. Jeszcze chciałabym nawiązać ponownie do obchodów Bitwy Warszawskiej i zapowiedzi, że w Ossowie ma powstać Muzeum Bitwy Warszawskiej, które zresztą będzie też przez ludzi, przez Polaków tworzone poprzez dostarczanie pamiątek rodzinnych związanych z Bitwą Warszawską. Czy budowa muzeów, budowanie pomników to też sposób na kształtowanie tej tożsamości historycznej? Myślę, że to, co jest powtarzane w ostatnim roku, gdzie budowa Muzeum Historii Polski na Polska jest krajem, który nie ma swojego muzeum. Nie ma muzeum swojej historii. A w budowanym Muzeum Historii Polski, gdzie ostatnio widziałem, nawet jadąc Wisłostradą w Warszawie, można zwrócić uwagę na Stadele, już tam te dźwigi rzeczywiście pracują, będziemy mogli poznać historię od początku, od chrztu Polski do współczesności, przejść przez te wszystkie lata, zostanie to przygotowane w sposób współczesny, w sposób też multimedialny, też ludzie przekazują swoje materiały, muzeum zbiera różne pamiątki z całego kraju, skupuje różne obrazy, czy tworzy specjalne ekspozycje. Takie muzeum na pewno będzie miejscem, gdzie osoby przyjeżdżające do Warszawy, po pierwsze Polacy, po pierwsze jakieś wycieczki, młodzieży, turyści, dorośli, będą to muzeum odwiedzali, bo to będzie dla nich pierwszy punkt na mapie Warszawy, ale po drugie dla turystów z zagranicy będzie to bardzo ważne muzeum, bo to muzeum będzie też przygotowane w sposób innowacyjny, więc też będzie zachęcało samą swoją formą, ale my jadąc do innego kraju, też często interesujemy się historią tego kraju, też chcemy poznać tą historię i szukamy jakiegoś sposobu właśnie na przykład muzeum, więc w ogóle budowa muzeów, tak jak powiedzieliśmy na początku, że wystawa Wyspiańskiego, która jest Muzeum Narodowym w Krakowie, w roku 2018 już zdobyła 200 tysięcy frekwencji, więc ludzie chętnie odwiedzają muzea, co też się okazało dnia 11 listopada, kiedy muzea podległe Ministerstwu Kultury były otwarte tego dnia dla zwiedzających. 130 tysięcy osób w samą niedzielę odwiedziło muzea w Polsce. Ludzie też uważają, że odwiedzanie muzeów to jest forma świętowania, czy celebrowania, czy zdobywania też wiedzy. Panie profesorze, profesor Henryk. Ja myślę, że najlepiej o tym zaniedbaniach świadczy to, co pan dyrektor tutaj wspomniał, to znaczy to ogromne opóźnienie projektu, nie nowego, przygotowanego wiele lat jeszcze temu, w czasach księdza państwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, projektu Muzeum Historii Polski, ja brałem wtedy udział w różnych debatach i projektach, jak to ma wyglądać. No i dobrze wiemy, że został
Café Nero. No i tak, te Café Neo, te restauracje wszystkie, one wypieprzyły te trojki z pałacu i do piwnicy trojkę dawać. I Ewka musi do piwnicy, albo restauracje mają swoją, nie wiadomo, czy jeszcze i tej restauracji mnie zawiodą, wiesz. Jakiś podpuścił, wiesz, te Café Nero i wszędzie Café Nero. To musiał być jakiś przekręt, bo to nie może być tak, że... Café Nero wygrało, wzięło się nie wiadomo skąd. Tak, proszę Państwa, jak ten... Premium Mobile. Proszę Państwa, też nie wiadomo skąd się wzięło, wygrało, pierwsze miejsce dostało, tylko coś się nie może przebić, bo praktycznie, wizualnie oni nie, no, wysiadają, nie dają rady. Dzwonisz na infolinię, ta się zastanawia, jakby tam jedna była, czekała na całą Warszawę, babcia klozetowa, wiesz. No, telefon skonfigurować pomogła mi wyjątkowo, to trzeba przyznać. No, ale drugi telefon znowu trzeba konfigurować i tak dzwonić, to można dostać, wiesz, pierdolca. No. Dyrektor TVP Historii. Wojna światowa, druga wojna wielka. Czy muzea? Czy jest jakiś inny sposób, żeby polskie wydarzenia transponować na odbiorców zagranicznych? No ale jak ludzie chcą, to będą przychodzić do muzeum, przecież nie będziesz zmuszała. Dlaczego Świadkowie Jehowy zawsze przez wieki byli tak delikatni, tak tolerancyjni, szkoła teokratyczna, kształceni przecież byli, że na chama nic nie wciskali. No jeżeli przyjeżdża z Ameryki, no to jeżeli ona chce do muzeum, jest historyczne, wielkie muzeum, poszerzone. No i co wam to dało? Co wam to dało? Nawet gdybyście poszerzyli na całą ten rynek Starówki, co wam by to dało? Tam jest też Staromiejski Dom Kultury, on fajny jest. No to nie ruszać. No tam ten jazzowy klub można wziąć, bo to takie, wiesz, byle co. O, Café Nero. Sposób, powiedziałbym, cyfrowy, czyli zupełnie... percepcję, w jakiej poruszają się ludzie, no to jest właśnie taka kwintesencja i pokazanie, jak opowiadać o historii tak, żeby ona była dla dzisiejszych odbiorców niczymś... Ludzie nie będą tak samo przeżywać, opowiadać będzie można różnie, różnie będzie to można interpretować, bo... Bo po prostu taka jest moda, takie są trendy. Trudno. Jak ktoś nie chce pojąć, nic nie zrobisz. Można zmusić, wiesz, tych, co się tu urodzili. Tych tu Polaków, prawda? Można ich tresować. No to Kaczyński już to robi, no. Idźcie do kościoła, zamiast się tak włóczyć po ulicach, zamiast się tak włóczyć po ulicach Warszawy. O Café Nero. Zamiast się tak włóczyć, zamiast się tak włóczyć. Café Nero.
Reklamy są, no. Po godzinie 9 przy naszym radiowym stole zasiądą przedstawiciele najważniejszych sił politycznych i będą... Pierwszej.